Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. A dziś możemy powiedzieć wyłowiony z Nysy, Jan Bogatko, zaskoczony redaktor. Tak, to dzisiaj jest piątek, panie redaktorze, przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry, jest piątek 13, no więc tego dnia może się zdarzyć wszystko i właśnie się zdarzyło. Przed chwilą rozmawiałem z panem Piotrem Bilińskim, marszałkiem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, a wśród potomków Sejmu Wielkiego jest również pan redaktor. Jak działa to stowarzyszenie? No, ku mojemu zdziwieniu można by powiedzieć, tak, stowarzyszenie działa nadal. Ja jestem jego członkiem założycielem, także w zasadzie nie jestem tylko członkiem tego stowarzyszenia i zakładałem je wiele, wiele lat temu razem z Minakowskim, twórcą bazy potomków Sejmu Wielkiego. Bardzo się cieszę, że funkcjonuje po dzień dzisiejszy, aczkolwiek życzyłbym sobie więcej działań ze strony stowarzyszenia, które ma potężny kapitał, ale niestety jakoś nie udało się do tej pory jego w zasadzie wykorzystywać poza seminariami, które były organizowane przez Senat tego stowarzyszenia, które zaciekawiły większą ilość słuchaczy, którzy przybywali na te spotkania i przybywają nadal i mam nadzieję, że wszystko to będzie wyglądać lepiej od 3 maja przyszłego roku. Dzisiaj o godzinie 17:00 dyskusja na temat granic suwerenności konstytucji, zresztą w domu dziennikarza przy Foksal 3/5. Myślałem, że może pan redaktor się wybiera do Warszawy, ale skoro się pan redaktor nie wybiera do Warszawy, to myślę, że ucieszył się wiadomością, która napłynęła z Zanysy, czyli że lotnisko we Frankfurcie będzie rozbudowywane, że są pieniądze, jest 600 milionów euro na ten cel. To dobra wiadomość, prawda, panie redaktorze? Nie, no oczywiście wszystkie te wiadomości są doskonałe. No przecież Niemcy starają się jednak wyjść z mizerii, w której się znajdują, a znajdują się w bardzo poważnej, aczkolwiek nie wiem, czy lotnisko powinno być pierwszoplanowym celem inwestycji w Niemczech. Wydaje mi się, że najważniejszą sprawą to jest zajęcie się mostami. Na przykład ostatnio most w Dreźnie zawalił się i to w 14 minut potem, jak przez ten most łączący starą część Drezna, które było jednym ze stołecznych miast Rzeczypospolitej prawie 100 lat, albo nawet ponad 100 lat, zawalił się i to jest rzecz oczywiście, to było w nocy wszystko, o 3 nad ranem, dzięki Bogu nie o 3 po południu. Wtedy żniwo śmierci byłoby olbrzymie w tej katastrofie, na szczęście nikt nie zginął, aczkolwiek znam relacje z pierwszej ręki, ponieważ koleżanka ze studiów mojej córki, która studiuje w Dreźnie, jechała tym tramwajem dokładnie 14 minut przed katastrofą. I tych mostów w Niemczech okazuje się jest bardzo, bardzo dużo. Niemcy są całkowicie niedoinwestowane i jak tydzień temu mówiłem o tym, że ja się czuję znacznie lepiej niż niemiecka gospodarka, no to potwierdzam to. To jest smutne, dlatego że to uderza ten stan rzeczy w tysiące ludzi. No oczywiście niektórzy mówią, naszych emerytur nikt nam nie zabierze. No oczywiście, że nie zabierze, no bo przecież tych wysyła się do Polski osadników, którzy nielegalnie przybyli do Niemiec. Ponad 4000 podobno zostało przekazanych, co za niesamowite określenie. Pushback dotyczył 4600 bodajże tych osadników i jakoś pani Agnieszka Holland nie nakręca filmu Good Morning Germany czy coś takiego, które by pokazywało, jak okrutni Niemcy wyrzucają biednych cudzoziemców do Polski, gdzie są owacyjnie przyjmowane przez koalicję rządzącą. No ale to oczywiście już innego rodzaju
rodzaju temat. I kwiatami przez Polaków oczywiście. Taki może byłby ten film. Kiedyś informację przeczytałem, że 300 tysięcy młodych Niemców rocznie opuszcza Niemcy, nie widząc możliwości trwania życia i swoich własnych karier w mocarstwie europejskim, którym są Niemcy. Wczoraj też wielka uroczystość była, czyli przyznanie nagrody za wprowadzanie demokracji w walczącej, wprawdzie tego nie dodano, dla Donalda Tuska. Jakiś głos medialny w tej sprawie gdzieś był, czy nie? Nie ciekawiło mnie to specjalnie, aczkolwiek na to instytucja w Poczdamie, która uhonorowała pana premiera Tuska, to jest dość znana rzecz. Po prostu ciągle padamy ofiarami własnego błędu. Przecież ta obrona demokracji, budowa demokracji, strzeżenie demokracji, rozwój demokracji dotyczy wyłącznie demokracji socjalistycznej. Jeżeli to sobie uświadomimy, no to zrozumiemy te wszystkie nagrody, zrozumiemy. Ja właściwie nie rozumiem, dlaczego pan Bodnar nie dostał takiej nagrody. Ale odebrał nagrodę, to też jakby dostał, bo to jak i dla premiera, to i dla ministra. No tak, no w pewnym sensie tak, ale on powinien być uhonorowany osobiście za swoje wybitne działania w tym zakresie. To jest tak, jakby Nagrodę Nobla przyznano Leninowi. No to są tego typu rzeczy. To jest, a jeszcze wracając na sekundę i odchodząc od tej wspaniałej uroczystości w Poczdamie, od demokracji socjalistycznej, to chciałem wrócić na sekundkę do niemieckiej gospodarki. Otóż z tym jest tak, jak z tymi gwiazdami, które zgasły. My jeszcze widzimy to światło. Ono do nas dochodzi, ale tej gwiazdy już nie ma. Nie ma już gwiazdy, która się nazywa Cud Gospodarczy Republiki Federalnej Niemiec. To wszystko już zgasło. Wczoraj rozmawiałem z pewnym znanym przedsiębiorcą w Niemczech, który mi powiedział, że będzie remontowane w Berlinie Muzeum Pergamońskie. No to jest słynne muzeum, w którym znajduje się ołtarz pergamoński wywieziony z Turcji. Turcy za to grożą Niemcom wojną. No, przesadzam oczywiście to w cudzysłowie. W każdym razie będzie remontowane to muzeum. To jest cudowna rzecz, no bo muzea powinny być remontowane, skoro się na to znajduje pieniądze. I będzie zamknięte na 20 lat. Chcę to podkreślić. Na 20 lat. Czyli ludzie zapomną, że takie muzeum było. Przecież przez tak długi okres czasu nie będą wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli do tej pory się nie dowiedzieli, to i tak się nie dowiedzą, bo ich to completely nie interesuje. No jakieś muzeum LGBT, rozumiem, remont, 3 tygodnie i wszystko wspaniale i każdy to ogląda. Ale tutaj po co komu takie starocie? I to dotyczy wszystkiego. Teraz te mosty w Niemczech, których są setki mostów wymagających remontu. Ja się teraz zastanawiam, no nie wiem, czy będę często jeździł do Zgorzelca na kawę z niemieckiej części Zgorzelca, bo muszę przejechać przez most, może od razu ponton. Aby kontrole na moście są wzmocnione, czy straż niemiecka rzeczywiście bada samochody przyjeżdżające z Polski? Tak, oczywiście, tak. To widać bardzo wyraźnie. Stoją tam nawet kontenery, bo początkowo stali oni na deszczu czy na słońcu raczej, bo to ostatnie miesiące były strasznie upalne i żar się lał z nieba. Później pod parasolami, później w jakiejś budce, a teraz zostawiono kontenery. Niedługo zbudują pewno wieżowiec, co będzie kolejna inwestycja i z tego wieżowca będą kontrolowani samochody przejeżdżające z Polski do Niemiec. Dziwię się, że demokratyczny, socjalistyczny rząd pana kanclerza Tuska nie zrobi tego typu odpowiednika kontroli po stronie polskiej. No w końcu przesyła ci tak zwani uchodźcy, uchodzą w różnych kierunkach i trzeba by się nimi zająć. Ale tutaj widzę, że nie robi tego, ponieważ właśnie za to dostał na pewno nagrodę za obronę demokracji socjalistycznej. To jest bardzo, bardzo wielki zaszczyt, jakiego on doznał. Powiedział pan o Noblu dla Lenina. Oczywiście myślał pan o literaturze.
Tak, oczywiście, że myślę o literaturze. Tak, cały czas myślę o literaturze i nawet jeżeli zdobędę odrobinę czasu, to również jestem w stanie coś przeczytać. Nie tylko własne teksty. Polecam Myśliwskiego, jeśli pan redaktor go nie czytał. Traktat o łuskaniu fasoli. Zna pan? Bardzo źle rozumiem, coś przerywało. Traktat o łuskaniu fasoli. To jest... Traktat o łuskaniu fasoli to wygląda mi na sześciotomowe dzieło niemieckich uczonych. Nie, traktat to jest fantastyczna powieść pana Wiesława Myśliwskiego. Będzie okazja o tym porozmawiać, a ponieważ jest pan o kilometr od granicy Dolnego Śląska, to też u pana pada deszcz? Tak, oczywiście pada deszcz i zapowiadane są deszcze na następne 3 dni, prawdopodobieństwo 96%, a więc bez płaszcza przeciwdeszczowego się nie wychodzi z domu, jeżeli się musi w ogóle. A poziom Nysy wzrasta? Poziom Nysy wzrasta, ale nie tak bardzo. Wyglądałem niedawno w tym kierunku i nie zwróciło mojej uwagi. No, na razie jeszcze z brzegów nie wychodzi. Ta słynna powódź, która to miała miejsce 13 lat temu, czy 14 już nawet lat temu, ona była wynikiem przerwania tamy. No, miejmy nadzieję, że teraz ta tama już wygląda zupełnie dobrze i że się nie przerwie po raz drugi. Więc jeżeli ktoś nie mieszka nad samą Nysą, jeżeli ktoś nie mieszka na parterze, jeżeli ktoś nie pracuje w restauracji Miód Maliny czy Espresso, to może wychodzić z założenia, że będzie miał buty suche. A to bardzo dobre restauracje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę, do usłyszenia. Potomek, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Tak, był kiedyś Sejm Wielki, dzisiaj ten Sejm jest trochę mniejszy, a i o tym Sejmie, o tym, co zdarzyło się wczoraj w Sejmie, za chwilę w wiadomościach opowie Hanna Tracz. Krzysztof Skowroński, dziękuję państwu za uwagę. Tomasz Wybranowski jest już w blokach startowych, dostałem takiego SMS-a, jest pod bronią. Po wiadomościach usłyszymy Studio Dublin. patronite.pl/radiownet. Prosimy o wsparcie i słuchamy wiadomości.